Na terenie gminy Zakliczyn trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi przebiegającej przez miejscowości Faściszowa, Wola Struska, Zdonia, Faliszewice, Harzewice i Zakliczyn. Prace w tym kierunku rozpoczęły się już kilka lat temu. W 2011 roku ukończono modernizację oczyszczalni ścieków. 7-milionowa inwestycja w 60% została sfinansowana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i otworzyła drogę kolejnym etapom kanalizacji. Budowa tej kanalizacji jest niezmiernie ważna dla gmin, w tym również i dla naszej gminy, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wzrasta świadomość mieszkańców gminy. Po drugie, dyrektywy Unii Europejskiej zakładają, że w roku 2018 każda gmina będzie musiała wykazać się z kanalizowaniem poszczególnych obszarów w 80%. Jeżeli chodzi o tą oczyszczalnię, jest ona akuratnie na czasie, czyli mówiąc kolokwialnie, no spełnia wymogi XXI wieku. Rozwiązana jest gospodarka osadowa poprzez wprowadzenie prasy francuskiej do osuszania, do prasowania osadu, różnego rodzaju separatorów, sitopiaskowników, co w znaczny sposób wspomaga oczyszczanie tych ścieków. Mieliśmy poprzednio na starym obiekcie przepustowość dobową 400 m sześciennych na dobę. Dzisiaj po wykonaniu tej inwestycji mamy 806 metrów. Koszty oczyszczenia 1 metra sześciennego ścieków zostały zredukowane. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy płacą 5,50 za metr sześcienny oczyszczonego ścieku. Jak chodzi o ścieki dowożone, to również gmina, żeby zwiększyć przywóz tych ścieków, dostarczanie tych ścieków, dotuje ścieki dowożone, to znaczy bez względu na odległość na terenie gminy, jeżeli wywozimy takie ścieki, koszt takiego dowozu waha się w granicach 75 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej to kosztowna i długa inwestycja, zwłaszcza teraz, gdy nie możemy liczyć na żadne dofinansowanie, dodał Jerzy Soska, burmistrz miasta i gminy Zakliczyn. Na 1 kilometr powinno być podpięte około 120 mieszkańców, co w przeliczeniu na gospodarstwa wynosi około 30 gospodarstw. To są normy dla dużych aglomeracji, dla dużych miast, natomiast nie do przyjęcia dla małych gmin, takich jak nasza, gmin rozproszonych, gdzie ta zabudowa no, jest bardzo rozciągnięta. Tegoroczna inwestycja wyniesie ponad 1 000 000 zł. Według założeń do końca 2013 roku do sieci kanalizacyjnej podpiętych będzie około 1000 gospodarstw, co stanowi dopiero 40% całej gminy.